Hej, siemano brateczki, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Major i mam parę rzeczy dla was do opowiedzenia, bardziej tutaj tak informacyjny będzie ten materiał. Na początek powiem, co tu gram, co to za gameplay. Gameplay jest z wojny naziemnej, ponieważ oczywiście robiłem misję. Zawsze jak gram jakimiś dziwnymi brońmi, z dziwnymi celownikami, dodatkami, to wiadomo, że robię jakieś misje. I tutaj było nie inaczej. Miałem do zdobycia, do przejęcia 15 flag w trybie wojny naziemnej. I dlatego tutaj właśnie tutaj grałem wojnę naziemną. I się zastanawiałem, czemu mi to tak nie odpowiada, ta cała wojna naziemna w Call of Duty. I doszedłem do tego, że tu są właśnie nagrody za serię zabójstw, a w Battlefieldzie tego nie było. W Battlefieldzie głównie się właśnie grało podboje, nie żadne, tak jak tutaj w Call of Duty, deathmatche czy dominacje, tylko właśnie takie podbój, wojnę naziemną. Ale tam właśnie nie było nagród za serię, a tutaj mi się wydaje, że one sporo psują. Sporo zabawy, bo jeden snajper sobie wysiedzi, wykampi zaraz jakiś biały fosfor czy strzelec śmigłowca, no i ciężko w ogóle podejść pod jakiś punkt. Dlatego mi tutaj właśnie ta wojna naziemna bardzo nie odpowiada i dlatego jej głównie nie gram. Bardziej jakiś team deathmatch, dominacja, zabójstwo potwierdzone, to są moje główne tryby, jakie gram. Ale przejdźmy teraz do głównego tematu, jaki chciałem poruszyć, czyli czwarty sezon. Czwarty sezon aktualnie się już zakończył. Ja piątego jeszcze nie odpalałem, bo właśnie ściąga mi się 35 giga, więc mam czas, żeby coś tutaj nagrać dla was. Czwarty sezon zakończyłem, grając półtorej tygodnia. Tyle miałem czwartego sezonu. Zacząłem w sumie dwa tygodnie temu, ale grałem z półtorej tygodnia, bo jak już mówiłem na live'ie, tylko na razie wyjechałem do Jeleniej Góry odwiedzić Maydaya, na browarka, przywitać, strzelić piątkę. I ze dwa dni przed wyjazdem chyba zacząłem grać. Potem wyjechałem na 3 dni i od tamtego poniedziałku, od wieczora, od wtorku można powiedzieć, gram ponownie. Więc w sumie wyszedł mi tydzień takiego porządnego grania. I co zdobyłem? Miałem ogólnie swój level 46. Wbiłem level, skończyłem czwarty sezon z levelem 147, więc wbiłem 101 leveli i wbiłem cały karnet sezonu. Odblokowałem wszystko, kupiłem sobie Price'a, kupiłem sobie ten bilet do tego sezonu i mówię, kurde, przecież to co, teraz kupię i co, za miesiąc znowu będę musiał kupować? Znaczy za miesiąc, jak się skończy sezon. Ale tu jest fajnie zrobione, że nawet jak wydasz te 4 dychy, żeby kupić sobie ten sezon, to odblokujesz akurat tyle, a nawet więcej darmowych żetonów, te CP pointsy, kod pointsy, że starczy ci na kolejny sezon, więc spokojnie kupując raz, zdobywając levele, zarobisz na kolejny sezon. I tak można sobie raz sobie kupić i cały czas zbierać, tylko jak to trzeba grać tak naprawdę, tak? Ja zaraz mi się znudzi ta gra, o czym zaraz będę przechodził. I nie wiem, czy ja zdobędę na przykład na sezon 6 w 5 sezonie, gdy kupię sobie 5 sezon. Ale co jeszcze udało mi się zdobyć przez ten tydzień? Wbiłem 3 bronie na złoto. Aktualnie gram głównie karabinami, pistoletami maszynowymi, chyba że robię jakieś misje, dlatego tutaj macie LKM-a. Ale grałem sobie głównie, wbiłem, dokończyłem tak naprawdę, bo już miałem trochę zaczętego. Dokończyłem MP5, wbiłem MP7, zrobiłem Bizona. Aktualnie kończę, zostało mi tam parę skinów, robię auga. Więc sporo zrobiłem przez ten tydzień tak naprawdę, więc trochę pograłem. No i co tu wam powiem jeszcze takiego ciekawego? Powiem wam, że nie wiem, czy będę grał 5 sezon. Może jutro jeszcze zobaczę jakiegoś, może live'a zrobię z początkowego 5 sezonu. Ale nie wiem, czy bardziej nie jestem skłonny przejść na Battlefielda, nawet 5. Żeby tam sobie pograć, ewentualnie wrócić do jakiegoś starego koda, gdzie mam jeszcze prestiż niezrobiony, za szybko mówię, gdzie mam prestiż niezrobiony i tam sobie po prostu kontynuować, ponieważ
mało jest tutaj rzeczy, które by mnie trzymało. Ponieważ raz, nie ma prestiży. Leveli też nie ma jakoś super dużo, bo są resetowalne. Muszę zobaczyć, czy faktycznie zbiło mi do 55, czy tak jak mi chłopaki mówili, że ileś poziomów idzie do tyłu. I to muszę po prostu sobie ogarnąć. Ewentualnie cofnę się koda wcześniej i będę grał w Black Opsa 4, bo tam mam drugi prestiż, mógłbym sobie to po prostu kontynuować. A mam zainstalowanego, zainstalowałem sobie, zobaczyłem, gra mi się tam dużo lepiej niż tutaj. No i co? No i trzeba będzie czekać na kolejnego kodzika. A to w sumie już, tak patrzyłem, niedługo, bo raczej w październiku powinien wyjść, tak? Zawsze kiedyś wychodziły w listopadzie, pierwszy piątek listopada, teraz to przenieśli na tydzień czy tam dwa tygodnie wcześniej, żeby się przed Battlefieldem wyrobić. Zostało nam w sumie niewiele czasu, ponieważ mamy już sierpień. A za dużo informacji tak naprawdę nie ma. Jeżeli chodzi o gry online, to jest tylko informacja, że będzie Call of Duty 2020, tak? To sobie sprawdzę na szybko, ale na razie nie ma żadnych. Na grudzień jest nawet teraz premiera. Czyli nam się wszystko poprzesuwało. No, ciekawe co to będzie. Ja oczywiście na Call of Duty czekam, może to będzie pierwszy od dawien dawna kod, który kupię na premierę. Ale chciałbym sobie coś przetestować innego. Zostawiam was teraz. Trzymajcie się, na razie, cześć.